Dzień dobry Państwu. Cieszymy się bardzo, że przybyliście Państwo na pierwszą prelekcję czwartego Festiwalu Świętych i Błogosławionych Ecce Homo, poświęconego świętemu Rafałowi Kalinowskiemu, bohaterowi jakże zróżnicowanemu, jeżeli chodzi o jego osobowość, o czym pewnie w tych prelekcjach Państwo się dowiecie. Ja się przedstawię, nazywam się Marcin Szydzisz, jeszcze dodam, jestem oczywiście doktorem habilitowanym, to prawda, z Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładam i pracuję w Instytucie Studiów Międzynarodowych tegoż Uniwersytetu. A jestem historykiem, jestem prawnikiem, jestem doktorem habilitowanym nauk o polityce. Więc generalnie nic, co praktycznie ze świętym Rafałem Kalinowskim związane nie jest, ale czuję się z tą postacią bardzo dobrze, muszę Państwu powiedzieć. I jak ja go poznawałem, tak bym chciał, żebyście Państwo go też poznali. Dzisiaj będę nie tylko mówił o Rafale Kalinowskim, ale także o czasach, bo on żył w czasach ciekawych i to, co mówiono, że obyś żył w ciekawych czasach, to akurat na nim się spełniło, ale go te czasy i zmieniły i spowodowały to, że chyba był wrażliwszy, ale na pewno głębszy. Zacznijmy od tego, że chciałem pokazać, jakie to były czasy. Przypomnieć z całą pewnością, Państwo wiedzą, ale warto by było sobie parę dat przypomnieć. Polska od 1795 roku, a poprawniej Rzeczpospolita Obojga Narodów, straciła swoją niepodległość. To był trzeci rozbiór Polski. Polacy, przede wszystkim polskie elity, nigdy sobie z tym tego nie mogły wybaczyć i starały się tą niepodległość zdobyć. Ja tutaj przypominam kilka dat dość istotnych dla historii ziem polskich. 1807 to powstanie Księstwa Warszawskiego, obecność Napoleona gdzieś w okolicach Polski spowodowało, że powstało coś takiego jak Księstwo Warszawskie. To nie była oczywiście do końca wolna Polska, ale na kawałku ziem polskich narodziła się podmiotowość, która z Polską była istotowo związana, bo Polacy ją tworzyli. Powstanie listopadowe o tyle ważne, że to już czasy, które jakoś Rafała Kalinowskiego kształtowały. No i to, w czym on już uczestniczył świadomie, z wyboru, czyli powstanie styczniowe, które w pewnym sensie przerwało takie dążenie Polaków do czynnego oporu. Dopiero po I wojnie światowej Polska w pełni odzyskała niepodległość. Ważne, żebyśmy te daty wiedzieli, bo one jakoś opisują także życie świętego Kalinowskiego, Rafała Kalinowskiego. Tutaj dodam, że on nie dożył odzyskania II Rzeczpospolitej. On o niej marzył, ale ta Polska za jego czasów jeszcze nie powstała. On umarł w 1907 roku. Tak wygląda mapa, jeżeli Państwo widzicie. Druga Rzeczpospolita Obojga Narodów była ogromnym państwem. Podczas trzech rozbiorów straciła swoje terytorium na rzecz Rosji carskiej, na rzecz wtedy Prus i na rzecz Austrii, późniejszych Austro-Węgier. To się trochę zmieniło, bo później istniała, tak jak już mówiłem, Księstwo Warszawskie i te trzęsie ziem, które wcześniej należały do, zajęte zostały przez Prusy, później były w ramach Księstwa Warszawskiego. Także gdybyśmy popatrzyli, Nowe Skalmierzyce były częścią Księstwa Warszawskiego, ale już nie były częścią Królestwa Polskiego, bo coś, co się nazywało później Wielkie Księstwo Poznańskie, od tego Królestwa Polskiego odpadło. Królestwo Polskie było pod dominacją, tak, była pewnym trochę niezależnym tworem w ramach Rosji carskiej, która utraciła swoją taką odrębność w momencie, utraciła tą swoją niepodległość, kiedy nastąpiło powstanie listopadowe. Rafał Kalinowski przychodzi na świat już wtedy, kiedy Polska
nie ma absolutnie żadnej podmiotowości i na arenie międzynarodowej nie występuje jako jakkolwiek osobny podmiot, ale cały czas jest takie dążenie wśród tych ludzi, żeby tą polskość zachować, jakoś Polską budować na różne sposoby. Przed powstaniem styczniowym, którym Rafał Kalinowski wziął udział, tworzą się takie dwa stronnictwa białych, czerwonych. W uproszczeniu każdy z nich ma inną wizję budowy tej Rzeczpospolitej. Ci czerwoni na ogół związani z taką grupą radykalną, bardziej rewolucyjną, na ogół też to jest szlachta biedniejsza, czy mieszczanie, oni są zwolennikami dążenia do niepodległości jakimś, poprzez jakiś czyn zbrojny, biali, gotowi są na jakiś rodzaj kooperacji z Rosjanami, żeby doprowadzić do pewnego rodzaju niezależności czy autonomii. No i wybucha to powstanie styczniowe, które no, kończy się niestety porażką, a w tym wszystkim jest Rafał Kalinowski i tutaj widzicie Państwo kilka dat, które są związane z tą postacią. Ja postanowiłem wybrać tylko ten w moim przekonaniu najważniejszy. Rafał Kalinowski przyszedł na świat w 1835 roku. Jego ojciec był nauczycielem. Chyba mylnie w części źródeł jest informacja, że on uczył na Uniwersytecie Wileńskim. Nie wiem, czy ojcowie to kiedyś weryfikowali. Nie wydaje mi się, ja to usiłowałem szukać, nie wydaje mi się, żeby tak było rzeczywiście. On był nauczycielem, ale w tej szkole rycerskiej. Ale niewątpliwie był postacią wykształconą, był też dobrym pedagogiem. Takie wspomnienie za nim zawsze szło. Uniwersytet Wileński w ogóle przestał działać podczas... Ojcowie mnie poprawiają? Dobrze. Uniwersytet Wileński przestał działać, bo władze carskie rozwiązały Uniwersytety Rzeczpospolitej na terenie Królestwa Polskiego. Więc Rafał Kalinowski, który no dorastał w pewnej takiej atmosferze, która była jednak, skłaniała do tego, żeby cały czas się rozwijać. No jego ojciec był oczytanym, inteligentnym człowiekiem, nie mógł studiować na polskich uniwersytetach. Dlatego po takim epizodzie ze szkoły rolniczej dwuletnim postanowił studiować na Mikołajewskiej Szkole Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, która później, jako już starszy student, nazywała się Akademią Inżynierii Wojskowej. I to był bardzo ciekawy okres. On w 1855 roku skończył te studia. Dlaczego on był ciekawy w jego życiu? I dla mnie to było szczególnie tak inspirujące i pokazujące kolory tej postaci. Po pierwsze dlatego, bo on stracił tam wiarę. Przynajmniej ją jakoś zdegradował. O tyle to jest ważne, że on do niej powrócił, bo to jest jakby istota człowieczeństwa wracać. On przeżył swego rodzaju metanoję, odwrócił swoje myślenie, ale wtedy tą wiarę stracił. Dlatego dla mnie, jako człowieka, który nie jest karmelitą bosym, jest to szczególnie inspirujące, że można wrócić. Tak? I można wrócić głębiej, bo on nie wrócił w to samo miejsce, miał bardzo dobrze wychowanie katolickie. Jego matka, trudno powiedzieć, zmarła kilka dni po jego narodzeniu, ale jego pierwsza macocha i druga dbały o wykształcenie religijne. I jego przyrodnich brata i przyrodnich siostr, przyrodnich braci i przyrodnich sióstr. Więc on wracał do czegoś, czego znał, ale w moim przekonaniu wracał, to ciekawe, głębiej. I wbrew pozorom to doświadczenie odejścia od wiary mogło być o tyle inspirujące, że on miał pewną tęsknotę. Jak się ma tęsknotę, to się zauważa coś, co jest pod tym, co było, co się kiedyś utraciło. I to jest dla mnie pierwsza taka rzeczywistość, która mnie w Rafale Kalinowskim urzekła. A jeszcze tam można dodać to, że on się w tym Petersburgu generalnie czuł źle. Z tego, co o nim czytałem, co czytałem jego,
to był tam zagubiony. No i to zagubienie też jakoś odbiło się na jego religijności, ale miał taką możliwość poznać świat wielowątkowy. Bo tam było naprawdę sporo Polaków, bo około 5000 studentów to byli Polacy, to jest całkiem duży odsetek, ale on tam się oczywiście zetknął z Rosjanami, zetknął się z rosyjską kulturą, zetknął się z innymi nacjami. Podejrzewam, że tam nauczył się płynnie mówić po rosyjsku. On nawet po francusku, jak pisał, to czasami używał grażdanki, nie? To pisał rosyjskimi bukwami po francusku. Miał wielki sentyment do rosyjskiej kultury i pewno tam gdzieś się tym sentymentem zapłodnił. On był przy okazji żołnierzem carskim. Te studia w tej szkole wiązały się z służbą wojskową. On w stopniu porucznika z tej szkoły wyszedł i chyba później już robił rzeczy, które lubił, bo on lubił rzeczy związane z inżynierią, z matematyką i z uczeniem. Był doskonałym wychowawcą. I później już będąc, najpierw budował kolej, która miała iść z Odessy przez Kijów do Kurska, a później w Brześciu Kujawskim budował fortyfikację fortu. O tyle to jest ciekawe, że on w tym Brześciu Kujawskim już chyba tak zaczął się nawracać. Ojcowie może poprawią. Będę tak ojców wywoływał i przepytywał teraz na okoliczność ich wiedzy o jednym ze świętych z ich zakonu. Ale tak, on się tam zaczął nawracać i tam też zaczął, co jakoś dziwnie z sobą korespondowało, zaczął zajmować się dziećmi, takimi trochę upuszczonymi i naprawdę to dość charakterystyczne, on starał się ich edukować, ale też po to, żeby coś ich wbudzić i budzić w nich religijność, bo on ją wtedy budził w sobie. Żeby to wyakcentować mocno, on ponad 10 lat nie przystępował do sakramentu spowiedzi. W Petersburgu rzadko bywał w kościele, bywał, ale z rzadka. I dopiero od tego Brześcia zaczął się już tak poważnie traktować wiarę. Przez lekturę wyznań świętego Augustyna, tak donosi literatura, że on dzięki temu się nawracał. Ale też tam był taki fajny, piękny epizod, że on obiecał, że pójdzie wyspowiadać i tę obietnicę spełnił i później już spowiadał się, jeżeli się nie mylę, co tydzień. Więc on przeżył głębokie, naprawdę głębokie nawrócenie. I to jest może istotne w dalszych jego losach, bo rzeczywiście on wziął udział w powstaniu styczniowym, którego nie chciał. On uważał, że to jest daremny trud, że powstanie styczniowe nie przyniesie efektów w postaci powstania niepodległej Rzeczpospolitej. Ale sytuacja go zmusiła. Czasami sytuacje zmuszają do tego, żeby zrobić coś godnego i on do tego godnej, dobrej rzeczy przystąpił, mimo że wiedział, że ona skończy się źle. Został ministrem wojny rządu Wileńskiego i tam starał się stracić jak najmniej ludzi, żeby podczas naprawdę, tak, że dbało o to, żeby wszyscy ci, którzy jakoś od niego zależeli, nie stracili życia. Ale przy okazji rzeczywiście to on nie był tchórzem. Zresztą się jego historia to dalej pokaże. Za udział w powstaniu, wcześniej się, to też ważne, on też z dużym szacunkiem działał wobec wszystkich, bo on poprosił o dymisję z wojska. Z dwóch powodów mam wrażenie. Jeden to jest w literaturze oczywisty, mianowicie nie chciał, żeby go wysłano do walki przeciwko własnym jego rodakom. No, taka obawa istniała, jako oficer wojska carskiego mógł być użyty do pacyfikowania powstania. Ale drugi mi się wydaje też istotny, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że tego tak dogłębnie nie badałem, ale on czuł, że ta przysięga go zobowiązuje. On miał świadomość, czym jest samodzierżawie. To jest dramat historii tego narodu, że zawsze byli pod, mówiąc kolokwialnie, butem jakiegoś despoty.
ale czuł, że powinien swojej uczciwości, jeżeli chce przeciwko temu tej władzy występować, to jednak zerwać z nią w taki właściwy sposób kontakty. Tak, on się po prostu poprosił o dymisję, ją uzyskał i wtedy rzeczywiście brał czynny udział w powstaniu. Za to został skazany na śmierć. On się prawdopodobnie nie spodziewał tego, że zostanie zdenuncjonowany. Tam to jest taki epizod, w który nie będziemy już wchodzić, jak do tego doszło. Podczas procesu wziął winę na siebie, starał się chronić innych ludzi, podawał nazwiska tylko tych, którzy byli już w więzieniu oraz tych, którzy wiedział, że uciekli z Polski, z ziem polskich. I proszę sobie wyobrazić, człowiek został skazany na śmierć. Jak się może taki człowiek czuć? Tutaj człowiek się nawraca i tutaj nagle mu odbierają, jeszcze stosunkowo młody, przynajmniej z mojej perspektywy, odbierają mu taką nadzieję na to, żeby żyć. Dzięki staraniom rodziny i teraz też rzecz, która w literaturze się pojawia, dzięki temu, że ktoś, kogo nazywali wieszatielem, to był gubernator rosyjski, który administrował obszarem wileńskim. On został, ten wyrok mu zmieniono na 10 lat więzienia. O tyle to było rzeczywiście zaskakujące, że ów gubernator nieprzypadkowo miał przydomek kogoś, kto wiesza, dlatego że wielu powstańców po prostu zostało zabitych. Podobno on się obawiał, że już wtedy wzrastająca sława i taka świętość Kalinowskiego może być dla tego ciemiężonego ludu Polaków o tyle, gdyby go zabili, o tyle niebezpieczne, że byłaby dla, on by stał się jakimś bohaterem świętym, który zginął za sprawę. Wolał tego uniknąć, skazano go na katorgę. 10 lat. Katorga to ja mam tutaj zdjęcia, pokażę. Takie dwa piękne zdjęcia chcę Państwu pokazać, żebyśmy poczuli, co to jest. To było wyrzucenie, wykorzenienie z pewnego, w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, z miejsca, w którym się człowiek, wyobrażam, czuł jakoś bezpiecznie i przerzucenie go w rzeczywistość, która sprawdziłem sobie, do Irkucka jest z Nowych Skolimierzy 6100 ileś kilometrów. On między innymi tam trafił. On trafił też do Usoli, nieważne, ale oni tam musieli dojść. Część dochodziła pieszo. Przez kilka miesięcy to trwało. Tak, losy Polaków kończyły się, którzy tam byli skazani na katorgę, no różnie. Katorga tym się różniła od zesłania, bo wymiennie używa się dwa pojęcia, a chyba nie trzeba tego tak robić. Katorga była obowiązkową pracą przymusową gdzieś tam na Syberii. Zesłanie było wydaleniem z ojczystego kraju na Syberię. Trochę inna jakość, tak? On najpierw był na katorce, później był zesłany, czy już nie musiał pracować i tam się zajmował też wychowaniem dzieci. Te porzucone polskie dzieci, no to nie tyle porzucone, co zostawione same sobie, bo rodzice albo nie mogli, albo zginęli. On jakoś brał pod swoją kuratelę i starał się też tych ludzi jakoś wzmacniać. Ale dlaczego? Dlatego to nie robił tylko i wyłącznie, mam wrażenie, żeby im przekazywać wiedzę, tylko chodziło o to, żeby zagospodarować ich, dać im szansę, bo on zresztą o tym pisał. Jest jasne, że jak ktoś nie ma nic do roboty, to może wpaść, popełniać jakieś zbrodnie, przestępstwa i tak dalej. On po prostu tym ludziom dawał narzędzia, które mogli później wykorzystywać. I on z tymi ludźmi najciekawsze jest to, że utrzymywał później kontakt. To znaczy on o nich nie zapominał. On w jakimś sensie z nimi trwał. I to też było w tym wszystkim piękne. Po 10 latach wraca już z przekonaniem o tym, że powinien zostać, on już wcześniej to przekonanie miał, że powinien zostać zakonnikiem. Najpierw nie lokował się u karmelitów bosych, tylko kapucynów.
Dlaczego? Nie wiem, ale później go przekonano, że Karmel jest najlepszym rozwiązaniem. Ale dał sobie 3 lata. Właściwie nie dał, tylko go zmuszono do tego, bo wróciwszy z Syberii w 1874 roku, został wychowawcą ciekawej postaci, Augusta Czartoryskiego, który był wtedy synem tego, kto prowadził coś, co się ładnie nazywało w polskiej historii Hotel Lambert, czyli człowieka, który budował polskość, czy podtrzymywał polskość we Francji, marząc o tym, żeby ta Polska powstała. I ten August Czartoryski, który był synem Władysława Czartoryskiego, miał być później takim liderem, który miał budować polskość z zagranicy, wspierać ten polski implant, budować jakieś poparcie. A on nie został. Został świętym w ostateczności, znaczy błogosławionym, tak? Błogosławionym, a to za sprawą właśnie Rafała Kalinowskiego. Jak ktoś jest wierzący, to wydaje się, że lepiej, że nie został liderem politycznym, a został błogosławiony. Można i być i tym, jak sądzę, ale akurat August Czartoryski postanowił wstąpić do zakonu. Salezjanów, tak, bo Jana Bosko też znał, nie? Salezjanów i tutaj dodam uwagę, dodam tak na marginesie, że ojcowie są naprawdę dobrze przygotowani. Więc wstąpił do Salezjanów i później został błogosławiony za sprawą Jana Pawła II. To tak, i te 3 lata to był okres, kiedy on naprawdę już chciał iść do zakonu, ale ponieważ obowiązki od niego wymagały ludzie, czasy, to postanowił być wychowawcą Augusta Czartoryskiego, widząc w nim ogromny potencjał i taki naukowy, no i też taki duchowy. On tych ludzi jakoś potrafił wyszukiwać i inspirować. I to też dla mnie jest takie ciekawe i pokazujące jego głębie. A później trafił do Karmelu i to o tym ojcowie już wiedzą najlepiej, co się stało. Trafił jako 42-latek, nie? To 42 lata miał. Najpierw Graz, później Gürg w Wiedniu. I później to, co on zrobił pięknego, mianowicie rzeczywiście ten Karmel podniósł. Siostry karmelitanki, mając nadzieję, że on w końcu do nich pójdzie, tam go mocno inspirowały, także modlitewnie on rzeczywiście to zrobił. One miały nadzieję, że on coś zrobi z tym Karmelem i on naprawdę coś zrobił z tym Karmelem w Polsce. Po prostu doprowadził do jego odnowy. Powstał w Wadowicach nowy klasztor, tak się chyba w nomenklaturze powinien nazywać. I o tyle ciekawe, że tam powstało też seminarium niższe, czyli to, co ja zauważyłem i co mi się wydawało i wydaje bardzo ciekawe, znowu zaczął wychowywać ludzi, tak? Młodych ludzi, którzy później zresztą część z nich trafiła do Karmelu. On zresztą miał taką ideę, że to seminarium jest po to, żeby oczywiście ci ludzie trafili później do zakonu. No i to jest taka, no dla ojców pewno najważniejsza część jego życia. Bo ja tylko czytając o nim i jego, wiem, że to było dla niego istotne i to też było w nim piękne. I o jeszcze jednej rzeczy chcę Państwu powiedzieć związane z świętym Rafałem Kalinowskim. O, może tak na marginesie, on nie miał szczelnego imię Rafał, tylko Józef. Tak po prostu powiedziałem, bo wiem. I poza tym zależy mi, żeby ojcowie wiedzieli, że wiem. Więc tak, miał na imię Józef. Rafał to było jego imię, które wybrał, przystępując w szeregi karmelitów bosych. I jeszcze cóż trzeba... Ten aspekt, o którym chciałem jeszcze Państwu powiedzieć. Ta postać jest fascynująca, przynajmniej dla mnie, bo ona czerpała. Ona budowała swoją tożsamość nie w opozycji do innych, tylko z tych innych korzystając. To, że się zjawiali ludzie, którzy
mu coś dawali, on to potrafił brać. Po pierwsze, potrafił tych ludzi zauważyć. On na przykład przyjaźnił się z wieloma ludźmi, którzy albo byli obojętni religijnie, albo byli innych wyznań. Kalwini, którzy się w jego otoczeniu często pojawiali. Jeden z takich jego przyjaciół, Żyd, Wolf się nazywał, a imienia zapomniałem. Chyba Hendryk miał polskie imię, tak mi się wydaje. To też pokazuje, że on na tą wielonarodowość, wielowyznaniowość potrafił zwracać uwagę. To nie tylko byli chrześcijanie, Buriaci, którymi się spotykał, a którzy przecież zasadniczo przy przyjęciu pewnych założeń są buddystami. On to potrafił wykorzystać i czerpać. On też potrafił czerpać, dlatego że znał języki. W książkach, o których czytałem, mówi się, że znał 7 języków. To prawda, on znał 7 języków nowożytnych, ale jeden starożytny był łacinę, czyli w sumie 8. I tam, gdzie i to płynnie, tak? I to też jest inspirujące. No i to, że pochodził z pogranicza, z Wilna, które było wielonarodowościowe, wielokulturowe, to też było ciekawe. I ciekawe było to, że on miał takie pragnienie, po pierwsze, żeby się Rosja nawróciła, nie tylko on zresztą miał takie pragnienie, bo jest jeszcze jedna święta, która takie pragnienie też miała. A po drugie, że z tego prawosławia można coś wyciągnąć. To prawosławie, jeszcze może dodam, cały czas było związane z władzą i rzeczywiście prześladowano nieprawosławnych, a szczególnie unitów, czyli grekokatolików. Grekokatolicki kościół był zdelegalizowany, ale w tym wschodnim obrządku Rafał Kalinowski coś widział i on w ogóle miał wizję, żeby karmelici bosi także byli wschodniego obrządku bizantyjskiego. Chyba to się udało, czy się nie udało? Nie ma. No. Dobra. To w każdym razie rzeczywiście tak to dla niego było ważne, żeby otwierać się też na tą tożsamość inną i tam szukać jakichś elementów, które będą go inspirowały. Był, co mi imponuje, niesłychanie otwartym człowiekiem, ale człowiekiem o takiej głębokiej naiwności, jeżeli się go tam czyta, to głębokiej duchowości graniczącej z naiwnością, tak chciałem powiedzieć. Naprawdę wierzył, że świat może być lepszy i w życiu tak żył, jego życie to pokazywało, że dążył do tego, żeby świat był lepszy. Ale na pewno ludzie, którzy go otaczali, lepsi się stawali i to jest fakt. I jak ja odsyłam do książek, które są poświęcone Rafałowi Kalinowskiemu, świętemu Rafałowi Kalinowskiemu, te książki, zresztą tutaj są też dwie, jeśli się nie mylę, można je kupić, są tutaj dostępne, bo pokazują człowieka, który ma wiarę w to, że się świat i ludzie potrafią zmieniać. I on rzeczywiście prowadził do tego, że ci ludzie się zmieniali, naprawdę się zmieniali, stawali się lepsi. I może ostatnia uwaga na koniec. Jego taki element pokory, który ja zauważyłem, polegał na tym, że on na przykład dużo słuchał, a mało mówił. On bardzo długo spowiadał ludzi na przykład. 8 godzin dziennie. Będąc, on tutaj trzeba dodać, on był bardzo schorowanym człowiekiem, naprawdę bardzo cierpiącym. No i on nie był showmanem. I to jest też piękne, że potrafił bardziej być ku człowiekowi niż na świeczniku. I to pewno jest też taki jeden element ze świętości, który się w jego życiu objawiał.